Szanowni Państwo, otwieram 40. sesję Rady Powiatu Radzyńskiego. Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich przybyłych na nasze dzisiejsze obrady. Bardzo serdecznie witam pana starostę Szczepana Niebrzegowskiego wraz z wicestarostą panem Michałem Zającem. Witam skarbnika naszego powiatu pana Marka Blicharza, sekretarza powiatu pana Jarosława Gomołę. Witam wszystkich radnych, pracowników starostwa powiatowego. Jest też z nami dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, pan Mirosław Kułak, którego również bardzo serdecznie witam. Witam wszystkie media przybyłe na dzisiejszą naszą sesję, jak również wszystkich mieszkańców powiatu radzyńskiego, którzy oglądają nas za pośrednictwem transmisji online. Szanowni Państwo, przystępujemy do realizacji naszego porządku obrad. Jesteśmy w punkcie pierwszym, podpunkt pierwszy, stwierdzenie kworum. Bardzo proszę o zalogowanie się do systemu e-Rada i potwierdzenie swojej obecności. Czy Dariusz Langa potwierdził swoją obecność? Aha. Czyli chwilę jeszcze poczekamy. Na podstawie tradycyjnej papierowej listy obecności stwierdzam, że w naszych obradach uczestniczy 17 osób. Nieobecni są radni Stanisław Orłowski i radna Anna Szymala i wyżej wymienieni radni usprawiedliwiali swoją nieobecność i ta nieobecność jest usprawiedliwiona. I czekamy jeszcze tylko na potwierdzenie obecności przez radnego Dariusza Langę. Nie ma komunikatu. Czyli musimy powtórzyć nasze sprawdzenie listy obecności. Nie. Szanowni Państwo, kolejne problemy. I jeszcze raz bardzo proszę teraz, żeby nic nie mieć na swoich tabletach, jedynie program sesji. Proszę o odświeżenie tabletów. I jeszcze raz uruchamiamy sprawdzenie listy obecności. O, i bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak już powiedziałem, w naszych obradach uczestniczy 17 radnych. Nasza Rada jest władna podejmować prawomocne decyzje. Szanowni Państwo, przypominam o obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i zwracam się z prośbą o ich przestrzeganie. Zapewnianie dostępu do informacji publicznej poprzez transmisję i udostępnianie nagrań z obrad musi się odbywać z poszanowaniem wszystkich zasad określonych w RODO. Proszę pamiętać, że dostęp do informacji publicznej nie oznacza automatycznego dostępu do danych osobowych. W przestrzeni publicznej nie powinny być ujawniane żadne dane osobowe osób, które nie pełnią funkcji publicznych, a w szczególności o stanie zdrowia, nałogach czy wyznaniu. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy podpunkt pierwszy punktu pierwszego. Przystępujemy do realizacji podpunktu drugiego, ustalenie porządku obrad. Takowy porządek każdy z Państwa radnych otrzymał łącznie z materiałami na sesję. Czy ktoś ma jakieś uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do jego realizacji i przechodzimy do podpunktu trzeciego w punkcie pierwszym. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu nr 39/2021 z dnia 28 października
2021 roku. Stosowny protokół Państwo otrzymali łącznie z materiałami na sesję. Czy ktoś ma jakieś uwagi do tego protokołu? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji Rady Powiatu nr 39, /2021 z dnia 28 października 2021 roku? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że jednogłośnie 17 głosami za protokół został przyjęty. Tym samym wyczerpaliśmy punkt pierwszy. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego. Informacja starosty o pracy Zarządu Powiatu Radzyńskiego w okresie pomiędzy sesjami i o zabranie głosu proszę pana starostę. Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym przedstawić Państwu sprawozdanie z pracy zarządu i starostów sesyjnym. W tym okresie starostowie byli na następujących wydarzeniach, brali udział w następujących wydarzeniach. 29 października starosta brał udział w otwarciu Centrum Społeczno-Kulturalnego we wsi Sobole. 3 listopada tutaj w tej sali miało miejsce uroczyste wręczenie promes BGK z udziałem wszystkich samorządów z powiatu radzyńskiego, z udziałem parlamentarzystów pana posła Duszka, pana posła Stefaniuka, pana wojewody Gmitruczuka. 11 listopada władze powiatu wzięły udział w uroczystościach Święta Niepodległości. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu Robertowi Mazurkowi, który tu zaangażował się właśnie w przygotowanie tych uroczystości, między innymi w przygotowanie pięknego koncertu patriotycznego, który miał miejsce w Oranżerii i serdecznie za to dziękuję. Uważam, że obchody Święta Niepodległości w tym roku, pomimo pandemii, jednak odbyły się w sposób bardzo godny. 12 listopada starostowie brali udział w konwencie starostów województwa lubelskiego z udziałem ministrów pana Przemysława Czarnka oraz wiceministra edukacji, wiceministra finansów pana Piotra Patkowskiego. Rozmowa dotyczyła między innymi subwencji oświatowej, dotyczyła również założeń nowego ładu i kolejnych rozdań z nowego ładu. Tego samego dnia też w Lublinie podpisywaliśmy wspólnie z panem wicestarostą i z panem skarbnikiem aneks do umowy na termomodernizację budynku starostwa. Aneks dotyczył po prostu kwestii terminów zakończenia tej inwestycji. 16 listopada brałem udział w sesji Rady Gminy w Radzyniu Podlaskim. 17 listopada gościliśmy w Radzyniu Podlaskim delegację Państwowej Szkoły Wyższej imienia papieża Jana Pawła II z Białej Podlaskiej z profesorem, doktorem habilitowanym Jerzym Nitychorukiem, rektorem tej uczelni, z dziekanami, kanclerzem i pracownikami. Była to grupa około 10 osób. Rozmowy były robocze, dotyczyły koncepcji powstania filii tej szkoły w Radzyniu Podlaskim. Już coraz precyzyjniejsze warunki dostajemy od władz uczelni dotyczące przygotowania się do tej operacji. Chcemy, aby 1 października roku 2022 był dniem, w którym w Radzyniu Podlaskim taka filia rozpocznie działalność. Jest wola obydwu stron, władz uczelni, władz powiatu, właściwie trzech stron, bo też i dyrekcji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, która
tutaj pani doktor Dzida bardzo się zaangażowała w tę koncepcję. Przygotowujemy się do tej operacji systematycznie, zrobimy wszystko, żeby spełnić warunki, jakie tu zostały nam przedstawione. Nie ukrywam, że będą też i warunki związane z tym, o czym dżentelmeni nie mówią, czyli z finansami. Po prostu musimy wzbogacić naszą bazę. Dotyczy to dwóch pracowni, pracowni biologicznej, pracowni chemicznej, żeby tam można było po prostu zajęcia praktyczne odbywać, jak również też wzbogacenie biblioteki. Jednym z zaleceń, które też w trakcie tego spotkania 17 zostało złożone, dotyczy właśnie sprawności komputerów, jakie posiadamy. I tutaj było to można powiedzieć, ta prośba spójna z pismami, jakie złożyli do nas dyrektorzy ZSP i ELO, dotyczącymi właśnie kwestii pracowni komputerowych w obydwu szkołach. Robimy wszystko, żeby jeżeli się uda, to w obrębie jeszcze tego roku budżetowego, a jeżeli się nie uda, to chwilę później, żeby takie pracownie dla naszych największych szkół w powiecie radzyńskim, żeby zakupić. Tu w ZSP jeszcze jest jeszcze jeden argument, który przemawia za tym, że komputery muszą być nowoczesne, muszą być dobrze wyposażone, po prostu egzaminy państwowe, zawodowe od tego roku będą, po roku szkolnego będą po prostu pisane na komputerach, nie ręcznie na kartce papieru, tylko na komputerach, dlatego musimy być na to przygotowani, a tych egzaminów rocznie, te egzaminy zdaje rocznie kilkuset uczniów naszej szkoły. Także wizyta bardzo dobra, merytoryczna, z bardzo dobrą atmosferą, za którą chciałbym podziękować właśnie szczególnie pani dyrektor naszej największej szkoły. 18 listopada pan wicestarosta radzyński Michał Zając brał udział w Rafałkach Biznesu w miejscowości Sitna w gminie Borki. 25 listopada wspólnie też z radnymi Rady Powiatu braliśmy udział w uroczystym otwarciu drogi w Ustrzeszy koło Radzynia. Tutaj również zaszczycili obecnością pan poseł Dariusz Stefaniuk, również wojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Byli obecni wójtowie większości gmin z powiatu radzyńskiego. 26 listopada brałem udział w podsumowaniu projektu e-geodezji. Taki, można powiedzieć, mega projekt wszystkich powiatów, czy większości, 20 konkretnie powiatów z województwa lubelskiego, który był realizowany na przełomie poprzedniej i obecnej kadencji. Ta konferencja odbyła się w Białce Parczewskiej z udziałem kilku starostów, przedstawicieli poszczególnych powiatów, głównie to byli kierownicy wydziałów geodezji z naszej strony, również byli kierownicy wydziału geodezji, była pani skarbnik, zastępca skarbnika i ja byłem obecny. No, wiele ciepłych słów padło w kierunku samorządów, które można powiedzieć w tym projekcie sprawdziły się i też tu padały słowa o tym, że no nasz samorząd, można powiedzieć, pod względem realizacji tego projektu należał do najlepszych w województwie lubelskim i jestem jako starosta z tego dumny i dlatego chciałbym z tego miejsca podziękować właśnie kierownikom Wydziału Geodezji, jak na ręce pana skarbnika, Wydziałowi Finansowemu, który sprawnie naprawdę ten bardzo trudny, nowatorski projekt przeprowadził. No i też padła informacja, że w najbliższym czasie po prostu możemy się spodziewać kolejnego rozdania projektu geodezji. Uważam, że jest to projekt bardzo pożyteczny nie tylko dla samorządów, chociaż to też jest ważne, ale przede wszystkim dla mieszkańców powiatu radzyńskiego, dla geodetów, którzy będą mogli po prostu, nie ruszając się z domu, nie przyjeżdżając do starostwa, jeszcze w dobie pandemii ma to ogromne znaczenie, prawda, korzystać z zasobów geodezyjnych poprzez geoportal. Także
uważam, że bardzo, bardzo dobry projekt i powiem tak, panie skarbniku, chyba dużych pieniędzy żeśmy na ten projekt swoich nie wyłożyli, bo tam konstrukcja finansowa była taka, jaką lubimy, czyli te 85%, a tak naprawdę to dużo więcej, bo firmy wykonawcze, o ile pamiętam, wypłaciły nam wysokie kary za niedotrzymanie, nierealizowanie warunków umowy. Jeżeli chodzi o, to tyle tych wydarzeń najważniejszych, a jeszcze 26 listopada miała miejsce Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Radzyńskiego połączona z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. W tym posiedzeniu, to było zdalne posiedzenie, brali udział wójtowie, przedstawiciele pana burmistrza, brali udział kierownicy służb, inspekcji i straży. Tutaj między innymi omówiliśmy sytuację epidemiczną, omówiliśmy zagrożenia te weterynaryjne związane z chorobami zwierząt. Wójtowie przedstawili też i przedstawiciel pana burmistrza przedstawili przygotowania samorządów do zimy. Jeżeli chodzi o pracę zarządu powiatu, to z tych najważniejszych tematów, którymi zajmował się powiat, zarząd powiatu właśnie w okresie listopada, to między innymi zrobiliśmy wszystko, żeby uporządkować kwestie wynajmów sali gimnastycznej przy ELO i hali w ZSP w tym kierunku, żeby to szkoły nie ponosiły kosztów związanych z wynajmem dla zewnętrznych podmiotów. Nawet jeżeli jest bardzo godny, można powiedzieć potrzebna jakaś uroczystość czy jakieś zawody, to uważamy, że podmiot powinien płacić szkole według kosztów, jakie przedstawi szkoła, natomiast ewentualnie ma prawo zgłaszać się do zarządu powiatu z prośbą o pomoc w sfinansowaniu tych kosztów. I to będzie, mi się wydaje, bardzo transparentne. Wyjątkiem będą wydarzenia, które dotyczą między innymi uczniów danej szkoły, bo wiadomo, uczniowie i nauczyciele danej szkoły to mają prawo w swojej placówce, prawda, korzystać z sali, jak również naszych jednostek powiatowych. Myślę tutaj o policji, o straży pożarnej, bo to wiadomo, to są nasze jednostki. Myślę, że to w jakiś sposób uporządkuje temat właśnie korzystania z sali. Już pan dyrektor Robert Lis, którego bardzo serdecznie witamy, podpisał z apteką, z przedstawicielami apteki Centrum umowę dotyczącą funkcjonowania w Radzeniu Podlaskim na ulicy Wiśnickiej apteki całodobowej, całotygodniowej i od początku przyszłego roku taka apteka będzie otwarta. Tak jak już wstępnie mówiłem na poprzedniej sesji, umowa jest podpisana na 2 lata, czyli cały rok 2022 i cały rok 2023. Uważam, że to jest bardzo korzystne przede wszystkim dla mieszkańców powiatu radzyńskiego, dla pacjentów. Dlatego panie dyrektorze serdecznie dziękuję, że pan się pochylił nad tą prośbą zarządu powiatu radzyńskiego składaną wielokrotnie. Dziękuję też członkom zarządu, panu Jurkowi Bednarczykowi, wnioskodawcy, można powiedzieć, tego pomysłu. Również pan dyrektor z SPZO w Radzyniu Podlaskim zwrócił się do zarządu powiatu z wnioskiem o umorzenie pożyczek szpitala, które były wzięte właśnie w samorządzie powiatowym. Jesteśmy w trakcie rozpatrywania tego wniosku. Chcę powiedzieć, że zarząd powiatu życzliwie pochylił się nad tym wnioskiem. Zbliżamy się, można powiedzieć, wielkimi krokami do pozytywnego rozwiązania. Uważamy jako zarząd powiatu radzyńskiego, że skoro są to pożyczki w wielu wypadkach kilkunastoletnie, to fikcją by było rolowanie tych pożyczek na, można powiedzieć, na kolejne lata. Jest to kwota, o ile pamiętam, około 2 milionów, łącznie 360 tysięcy złotych. Uważam, że tak jak pomagamy
innym naszym jednostkom, oświacie. Co roku oświatę wspieramy ponad subwencję otrzymywaną oświatową systematycznie od wielu, wielu lat. Po prostu powinniśmy również nasz szpital, który dba o bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich mieszkańców powiatu radzyńskiego, wspierać. Głównie chodzi tu między innymi o kwestie wkładów do inwestycji, do projektu. Wiemy, że teraz w ramach Nowego Ładu aplikujemy o taką pomoc. Szpital nie posiada środków finansowych na to, żeby mógł samodzielnie te wkłady zabezpieczać. I między innymi główną taką ideą, która panem dyrektorem kierowała w złożeniu wniosku do nas, było to, że w ramach projektu związanego z rezonansem i innymi urządzeniami, które były zakupione do szpitala na kwotę, o ile pamiętam, około 11 milionów złotych, po prostu wkład własny w całości płacił szpital i to część tego wkładu własnego z środków, można powiedzieć, na bieżącą działalność, co stworzyło taką jakby, no można powiedzieć, wyrwę, jeżeli to dobre słowo jest, prawda, w finansach szpitala. I my teraz poprzez te wzajemne relacje, poprzez umorzenie pożyczki między innymi na kwotę 446 tysięcy złotych z połowy ubiegłego roku, tak jakby pomagamy szpitalowi zniwelować skutki tego problemu. Tu jeżeli będą pytania, to pan dyrektor jest z nami, myślę, precyzyjnie i od starosty jest w stanie to wytłumaczyć. Też chcę powiedzieć, że pan dyrektor szpitala zwrócił się do zarządu powiatu z następującym problemem. Karetki wożące chorych do szpitala w Radzyniu Podlaskim muszą wykonać na placu szpitalnym, można powiedzieć, taką dosyć trudną operację. Esy, floresy muszą pokonać, żeby dojechać, prawda, na podjazd pod SOR. I jest wniosek, żeby zarząd powiatu rozważył po prostu skierowanie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wniosek o właśnie doprowadzenie do najprostszego z możliwych, prostego wjazdu z ulicy Wisznickiej do szpitala. Jesteśmy w trakcie, w pełni popieramy, chcę powiedzieć, ten wniosek. Jesteśmy w trakcie przygotowania. Myślę tutaj dobrze, że jest obecny z nami pan dyrektor Mirosław Kuła, który pomoże nam po prostu doprecyzować pismo, jakie trzeba będzie i dokumenty, jakie trzeba będzie złożyć do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad. O komputerach mówiłem. Też 10 listopada odbył się przetarg na sprzedaż działki około 60 arów w miejscowości Wola Osowińska i tak jak się domyślałem, był jeden oferent, bo w środowisku wiejskim, jeżeli chce się sprzedać 60 arów ziemi za ponad 170 tysięcy złotych, to tłumów nie było i tak i faktycznie oferta było jedno postąpienie do kwoty 171 700 zł i kupiła to firma handlowa Aztek, pan Karol Krasucki. Też chcę powiedzieć o skutecznym przetargu, zamówieniu publicznym na kolejne dwa sprzęty dla Zarządu Dróg Powiatowych. Ciągnik, na który mieliśmy w budżecie 370 tysięcy zł. Został zakupiony w drugim, można powiedzieć, rozdaniu, bo pierwsze nie wyszło, 316 tysięcy złotych, ciągnik Zetor. No pocieszające jest to, że to jest trzeci Zetor w naszej jednostce, czyli mamy wszystkie ciągniki jednej firmy, więc myślę, że tutaj przy przeglądach, przy jakichś naprawach będzie to argument za. No i też zakupiliśmy frezarkę do usuwania karp. Mówiłem o tym na ostatniej sesji, że zamierzamy poniżej 100 tysięcy złotych, bo 99 999 złotych, także złotówka została w budżecie powiatu. Chcę powiedzieć, że związki zawodowe nauczycieli, konkretnie Związek Nauczycielstwa Polskiego, zwrócił się do zarządu powiatu z pismem dotyczącym płac kadry niepedagogicznej. My odpowiedzieliśmy na to pismo zgodnie z prawdą, że zarząd powiatu podjął decyzję, aby
od 1 stycznia we wszystkich naszych placówkach premie pracowników niepedagogicznych zostały włączone do płacy zasadniczej, tak jak jest we wszystkich innych jednostkach, tak jak było do tej pory we wszystkich innych jednostkach. Jest to połączone oczywiście z niewielką, że tak powiem, różnicą na korzyść pracownika finansowo, jak również po prostu dokonaliśmy pewnej wspólnie ze wszystkimi dyrektorami, spotkaliśmy się i dokonaliśmy punktowej regulacji idącej w kierunku, że jeżeli tą samą czynność wykonuje pracownik w podobnym zakresie w różnych szkołach, to nie powinien, można powiedzieć, za taki sam zakres czynności być różnie finansowany. I tu uporządkowaliśmy tą sprawę. No i też przygotowani jesteśmy na ustawę, nazwijmy 3010 od 1 stycznia. I wiadomo, skutek niestety tej ustawy będzie kolejne spłaszczenie płac i będziemy musieli, oczywiście w miarę naszych możliwości bardzo skromnych, na to reagować, bo chcę powiedzieć, że subwencja, pierwsze informacje, jakie dostaliśmy o subwencji na przyszły rok, to pokazują dynamikę około 102%. 102% to wiecie Państwo, że wiemy, jaka jest obecnie inflacja w kraju. To jest zdecydowanie poniżej inflacji, czyli praktycznie biorąc pod uwagę wzrosty cen nośników energii na przykład, prawda, to już te 2% zostanie zjedzone, nawet jeżeli byśmy żadnego ruchu płacowego nie wykonywali. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, z tego roku można powiedzieć praktycznie są te, które w tym roku miały się kończyć, to są ukończone. Te, które na przełomie roku 2021-2022, to one są, można powiedzieć, w dobrym stopniu zaawansowane. No niestety firmy, które wygrały przetargi w tym roku, za cenę dla nas bardzo korzystną, dla siebie niekoniecznie, prawda? Ponieważ masa bitumiczna wzrosła blisko, cena masy bitumicznej blisko dwukrotnie wzrosła w ostatnich miesiącach. No i powiem tak, my broń Boże nie podniesiemy płatności za te drogi, ale jesteśmy elastyczni jako zarząd w odniesieniu do tych firm, jeżeli zgłaszają się do nas z wnioskami, na przykład o cesję bankową, też zgłaszają się z wnioskami o zmianę w harmonogramu robót, nie w kierunku wydłużenia całego procesu, bo na to się zgodzić nie możemy, bo my odpowiadamy przed panem wojewodą. Natomiast chodzi o to, żeby na przykład masa bitumiczna, która miała być na przykład zalewana na ulicy, na tej drodze Branickiej w listopadzie, może będzie zalana w marcu, gdyż prezes firmy twierdzi, daj Boże, żeby miał rację, że w marcu cena będzie masy bitumicznej niższa niż obecnie. My podaliśmy konkretne warunki brzegowe i warunki brzegowe takie, żeby ta pierwsza warstwa wyrównawcza, żeby na całym odcinku od Wochynia do Radzynia tu przy Ochapie, żeby była zalana jeszcze w tym roku, żeby po prostu mieszkańcy odczuli efekt. Bo powiedzmy sobie szczerze, już po pierwszej warstwie wyrównawczej już zdecydowanie taką drogą się lepiej jeździ. Oczywiście z poszerzeniem. I też pan prezes zadeklarował, że również dodatkowy ten odcinek w kierunku Świerży, około 700 metrów, też będzie w tym roku po prostu przy właśnie w momencie, gdy ta masa bitumiczna, bo oni doszli tam do szkoły, prawda, w Branicy, gdy będzie zalewany kolejny odcinek, więc ten najgorszy odcinek, o który tutaj nasi radni wnioskowali, będzie zalany. Zagrożeń, tak jak powiedziałem, na realizację osobiście nie widzę. Też spotkałem się w tym miesiącu ze wszystkimi państwem wójtami, z panem burmistrzem i rozmawialiśmy o między innymi o przyszłych naszych wspólnych przedsięwzięciach. Większość gmin jest zainteresowana po prostu wspólnymi nakładkami w przyszłym roku. Zgłaszają propozycje. Tutaj ja w Ustrzeszy bardzo wyraźnie powiedziałem, jakie zasady obowiązują i te zasady chcę powiedzieć
tutaj wielu radnych mnie wzmacnia w tej sprawie, w tej trwałości. Zasady, które przyjęliśmy na tą kadencję, 50 na 50, dotyczą wszystkich samorządów i są na całą kadencję niezmienne. Kwestie chodników pozaprojektowo, czyli nakładkowo, czy poszerzeń są w gestii wójtów. Po naszej stronie jest przygotowanie planów i nadzór inwestycyjny. Przykład drogi Ustrzeskiej jest najlepszy. Blisko 6 km drogi na całym odcinku gmina Radzyń Podlaski podniosła koszty o około 500 000 większe od powiatu. Dlaczego? Bo gmina Radzyń właśnie płaciła za to poszerzenie i teraz my nie możemy w innej gminie, czy to będzie gmina Konkolewnica, która składa wniosek na drogę w Żakowoli z poszerzeniem 50 na 50, żebyśmy się dobrze rozumieli. Tak samo jak dla wszystkich. Nie będzie gorzej, nie będzie lepiej, będzie, jeżeli oczywiście powiat radzyński nas będzie stać na tą nakładkę, bo na tą chwilę w planach budżetowych na przyszły rok no, musieliśmy zabezpieczyć tak zwane sztywne wydatki. Też chcę powiedzieć, miało to być wczoraj, ale ja nie dostałem jeszcze informacji o uruchomieniu drugiego rozdania Nowego Ładu, ale będzie na dniach. I to rozdanie będzie, można powiedzieć, bardzo podobne do pierwszego. Trzy inwestycje, najtańsza do 5 000 000 zł i dwie większe. Zarząd powiatu intensywnie pracuje nad tym. Też chcę powiedzieć, że informowałem wczoraj Komisję Rozwoju Gospodarczego, nad jakimi projektami tutaj myślimy. Chcielibyśmy, żeby tu beneficjentami były drogi, jeżeli droga może być beneficjentem, mieszkańcy będą beneficjentami, którzy otrzymają nową drogę. Też myślimy, rozważamy szpital, rozważamy przedszkole przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, bo to jest bardzo ważny temat dla funkcjonowania tej placówki, ale ostateczne decyzje nie zapadły. Też zarząd powiatu zareagował na apel pana wojewody z 8 listopada z ogromnymi problemami z czwartą falą pandemii, żeby ograniczyć do minimum wszelkie imprezy w pomieszczeniach zamkniętych. Dlatego, żebyście państwo rozumieli, dlaczego zarząd powiatu w ostatnich tygodniach odpowiada negatywnie na wnioski wójtów dotyczących imprez na 200-300 osób, prawda, w pomieszczeniach zamkniętych. Po prostu no, byśmy niepoważnie traktowali wniosek pana wojewody, jeżeli byśmy po prostu takie imprezy jeździli. Staramy się, jak zresztą w moim sprawozdaniu było widać, że tych uroczystości w listopadzie było zdecydowanie mniej jak w poprzednich miesiącach. Również dyrekcja, pan Zbyszek Czuryło i władze właśnie stowarzyszenia, które organizuje Artis Entemo, zwróciły się o pomoc zarządu powiatu w organizacji koncertu, corocznego koncertu w dniu 8 stycznia. Oczywiście uzależniamy tę organizację koncertu od sytuacji epidemicznej, ale jeżeli ta sytuacja pozwoli, to chcemy wesprzeć i jednocześnie zaapelowałem na spotkaniu z wójtami i z panem burmistrzem o to, żeby wszystkie samorządy po prostu zaangażowały się w tą organizację. Wtedy dla każdego będzie to taniej. No i na koniec chcę jeszcze raz pogratulować panu dyrektorowi SPZOS, panom dyrektorom, bo dzisiaj mamy dwóch panów dyrektorów na posiedzeniu, który to szpital otrzymał ogólnopolskie wyróżnienie, ale ja, jeżeli pozwolicie państwo, nie chciałbym precyzyjnie o nim mówić, bo podejrzewam, że po prostu no, mogę popełnić błąd, dlatego by na pewno w pewnym momencie pan dyrektor będzie miał udzielony głos i by precyzyjnie powiedział, o jakie to wyróżnienie chodzi, za co szpital dostał. Myślę, że pan dyrektor jest do takiej odpowiedzi przygotowany. Także ja tyle, jeżeli by były jakieś pytania, to przepraszam długo, ale sporo się dziękuję. Dziękuję bardzo. W międzyczasie dołączył do nas dyrektor szpitala pan Robert Lis wraz ze swoim zastępcą, panem Jarosławem Sosnowskim, których w tym momencie bardzo serdecznie witam. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania do pana starosty? Radny Jakub Jakubowski. Tylko bardzo proszę o pytania. Panie starosto, bardzo dziękuję za wszystkie dobre wiadomości.
Chciałbym dopytać o dwie rzeczy, które nie były rozwinięte. Mianowicie zaskoczony jestem, że jesteśmy właścicielami lokali mieszkalnych, jak rozumiem z protokołu z 10 listopada, gdzie mowa o wniosku o rozpoznanie cenowe na zarządzanie wspólnotą mieszkaniową przy Ostrowieckiej 18. Proszę o rozwinięcie tego punktu w miarę możliwości. I drugi punkt, drugie pytanie to prośba o rozwinięcie podpunktu D w punkcie 5 w tym samym protokole, gdzie mowa o ofercie zakupu książki pod tytułem Piłkarskim szlakiem północnej Lubelszczyzny. Jeżeli książka nie była zakupowana, proszę nie rozwijać. Jeżeli była zakupowana, to czego dotyczy, kto ją wydawał, ile kosztowała. Dziękuję bardzo. Panie starosto. Tak. Już odpowiadam, bo w obu sprawach jestem zorientowany. Może zacznę od drugiego, łatwiejszego. Faktycznie ukazała się książka dotycząca właśnie drużyn piłkarskich północnej Lubelszczyzny. Można powiedzieć, autorzy tej książki zwrócili się do nas o pomoc. My jako Zarząd Powiatu Radzyńskiego uznaliśmy, że dla nas lepszym rozwiązaniem jest po prostu nie pomaganie, tylko po prostu kupienie takiej ilości, jaka dla nas jest potrzebna do naszych bibliotek. Dosłownie, panie radny, 5 książek żeśmy zakupili. To jest, nie wiem jaka tam kwota dokładnie, ale kwestia 300 czy 400 zł. I myślę, że tutaj nie ma. Tym bardziej, że w tej książce są informacje o takich klubach sportowych, które są z powiatu radzyńskiego, aczkolwiek nie tylko. Pamięta, kto wydawał tę książkę? Kto jest wydawcą? Cezary Chińce. Tak się nazywa ten autor. Jeżeli chodzi o to niespodziankę, że powiat radzyński jest właścicielem mieszkań, tu doświadczeni radni pamiętają, gdzie siedzibę miał powiatowy urząd pracy kilkanaście czy kilka lat temu, prawda? I w tym, na tej kondygnacji, w tym budynku, to my jesteśmy właścicielami. I ponieważ ten budynek jest przez wspólnotę mieszkaniową, tak jakby wspólnota mieszkaniowa tam jest i w ramach tej wspólnoty powiat radzyński ma również swój jakiś tam procent udziałów, prawda? I teraz powstał tego typu problem, że osoby, które dotychczas w ramach tej wspólnoty pełniły funkcję tak jakby nadzorowania tym mieniem, zrezygnowały, to uznaliśmy, zresztą to na wniosek mojego pracownika, pani Magda zwróciła się do mnie, panie starosto, powinniśmy zareagować, powinniśmy po prostu doprowadzić do sytuacji, że będzie nadzór, prawda, nad tym mieniem, żeby też nasza własność nie była, że tak powiem, zagrożona. I najprostsze rozwiązanie po prostu na tą chwilę do Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim, jest tu obecny pan prezes, zwróciliśmy się z pismem, z propozycją do PUK-u od po prostu rozważyli złożenie do nas oferty na opiekowanie się tym mieniem. Dlaczego akurat tu? Bo na przykład na ulicy Sitkowskiego jest ten taki budyneczek w bardzo złej kondycji, wiemy o czym mówię, prawda, niedaleko specjalnego ośrodka. Tam również Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych też nam pomaga za naprawdę bardzo rozsądne pieniądze i po prostu tym mieniem się opiekuje. Czy to mienie jest nam potrzebne? Moim zdaniem na tą chwilę bardzo. Dlaczego? Bo tam są między innymi władze, administracja mojego domu. Jest tam również umieszczony nadzór budowlany. Także jeszcze przez krótki okres czasu tam była biblioteka powiatowa, przepraszam za określenie. I dlaczego? No bo miała tragiczne tam warunki. No jeden pokoik czy dwa. No, nie, chodzi mi o to, że w tym znaczeniu, że w złych warunkach, dlatego obecnie Biblioteka Powiatowa wspólnie z Biblioteką Miejską no zdecydowanie ma warunki do funkcjonowania lepsze niż miała tam. Czyli krótko mówiąc, posiadamy to mienie i robimy wszystko, żeby to mienie było bezpieczne i w dobrej formie. Gdzie, króciutko, PUK czy ZGL zarządza? PUK, tak? Powiem. Można. ZGL nie zajmuje się obecnie już zarządzaniem wspólnot. Dwa lata temu
można powiedzieć, ZGL zmienił swoje funkcjonowanie, że zajmuje się wyłącznie nieruchomościami miejskimi, zarządzaniem wspólnot. My jako usługę komercyjną świadczymy zarządzanie wspólnotami po prostu na zasadzie oferty. Są wspólnoty, które korzystają z naszych usług, są wspólnoty, które samodzielnie współpracują. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze pytania do Pana Starosty w związku z przedłożonym sprawozdaniem? Nie widzę, w związku z tym uważam, że wyczerpaliśmy punkt drugi. Tym samym przystępujemy do realizacji punktu trzeciego. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Radzyńskiego. I w tym miejscu chciałbym Państwu przekazać cztery informacje. Pierwsza to taka, że w dniu wczorajszym drogą elektroniczną otrzymali Państwo już projekt budżetu na rok 2022 i tutaj moja prośba o zapoznanie się z nim. Druga informacja, którą chcę Państwu przekazać, są to wnioski, jakie wpłynęły do Rady Powiatu w ostatnim czasie. Pierwszy wniosek wpłynął w dniu 24 listopada i dotyczy on nadania pierwszemu ELO w Radzyniu Podlaskim imienia Bolesława Wardziaka, pseudonim Walter, jak również drugi wniosek w tym piśmie dotyczący tego, aby osobę składającą ten wniosek powołać na starostę powiatu radzyńskiego. I kolejne pismo z kolejnymi wnioskami złożone na moje ręce, złożone przez tą samą osobę. I są dwa kolejne wnioski, a w zasadzie jeden powtórzony, czyli powołanie na starostę wnioskodawcy, jak również wniosek o powołania do życia Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego. Obydwa te pisma z wnioskami skierowałem do rozpatrzenia przez Komisję Spraw Społecznych i bardzo proszę przewodniczącego komisji o rozpoznanie tych wniosków i opinię w tej sprawie. Trzecia rzecz, którą chciałbym Państwu przekazać, to jest informacja dotycząca podjętych przeze mnie działań w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Radzyńskiego. W czerwcu 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym, która po raz pierwszy wprowadziła prawne podstawy do powoływania rad młodzieżowych. Do tej pory nie było to usankcjonowane, teraz już jest. I w związku z tym wnioskowałem do zarządu powiatu o podjęcie działań mających na celu powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Radzyńskiego. Istnienie takiej rady niesie ze sobą wiele korzyści, zarówno dla naszego samorządu, jak i również dla młodzieży z terenu powiatu radzyńskiego. Ja tutaj te wszystkie korzyści wypisuję, jak również pozwoliłem sobie przygotować statut, projekt statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Radzyńskiego, który na podstawie przywołanej przeze mnie ustawy określa wszystkie prawa, jakie przysługują takiej młodzieżowej radzie. No i bardzo liczę na podjęcie przez zarząd powiatu, bo to właśnie w myśl nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym, między innymi zarząd powiatu radzyńskiego ma takie uprawnienia, aby takie rady młodzieżowe powoływać. I ostatnia informacja, którą chciałem Państwu przekazać, to jest informacja dotycząca naszej najbliższej sesji. Planuję ją zwołać na dzień 30 grudnia, to jest czwartek, i wtedy najprawdopodobniej zajmiemy się budżetem na przyszły rok. Z mojej strony to wszystko, jeżeli... Tak, i bardzo proszę o, tutaj wiceprzewodniczący mi podpowiada, o zwołanie obligatoryjnych komisji przed tą sesją w sprawie budżetu, którym będziemy się zajmować. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli ktoś z Państwa radnych ma do mnie pytania, to bardzo proszę. Pan starosta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tą inicjatywę pana przewodniczącego. Zarząd jeszcze nie miał tej możliwości, żeby tym tematem na swoim posiedzeniu się zajmować, bo jest to temat gorący. Chcę powiedzieć, że w innych samorządach takie rady już są. I z tym, że tak jak pan przewodniczący powiedział, teraz dopiero, gdy mamy podstawę prawną,
pewną, klarowną, zawartą w naszej ustawie powiatowej, to nasze działania będą zdecydowanie pewniejsze, precyzyjniejsze. No nie ma tutaj dyrektorów szkół, ale uważam, że tu dyrektorzy szkół ponadpodstawowych też moim zdaniem powinni odegrać rolę przy dyrektorze i nauczyciele, przy właśnie tworzeniu tej rady. Myślę, że tutaj kadencję tej rady, przynajmniej tą pierwszą kadencję, to chciałbym, aby ona była do końca tej kadencji samorządu powiatowego, żeby w obrębie po prostu kadencji samorządu powiatowego nie stertami papierków się zajmować, tylko konkretnie działalnością, żeby te osoby, które zostaną wybrane, mogły zdążyć jak coś konstruktywnego, pewnego dla nas, dla powiatu radzyńskiego zrobić. Uważam, że bardzo dobra inicjatywa, pomagająca nam w tym, żeby łatwiej móc dostrzec potrzeby młodego pokolenia, prawda? Bo na pewno optykę mają zdecydowanie inną od nas. I dobrze, żebyśmy w to widzenie naszego powiatu i jego potrzeb my się wsłuchali jako Rada Powiatu i Zarząd. Także dziękuję panie przewodniczący i przystępujemy, krótko mówiąc, do roboty w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Jeszcze dodam tylko, dziękuję za ten pozytywny odzew. Nie myślałem, że tak szybko. Dodam tylko, że wspólnie z przewodniczącym Rady Miasta Adamem Adamskim podjęliśmy właśnie te działania i chcemy, żeby jednocześnie i w mieście i w powiecie takie młodzieżowe rady powstały. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania do mnie? Radny Jakub Jakubowski, proszę bardzo. Powiem szczerze, że bardzo się cieszę z tej inicjatywy. Uważam, że to jest inicjatywa, która jest bardzo potrzebna, bo to jest poniekąd inicjatywa edukacyjna. Zarówno nas to uczy, jak i tą młodzież, która może pracować wspólnie z nami, przekazywać nam swoją optykę, artykułować pewne postulaty. Warunek jest jeden, że my będziemy ich traktować poważnie. Że to nie będzie fikcja, że to nie będzie fasada, że to nie będzie tylko działanie pozorne, tylko że rzeczywiście my będziemy z nimi rzetelnie pracować. Z tego miejsca chciałbym zapytać, czy prace nad statutem, nad powołaniem tej Rady Młodzieżowej będą również tematem obrad Komisji Spraw Społecznych? Czy radni jako szerokie gremium będą mogli wspierać działanie tej Rady? Czy jest to inicjatywa wyłącznie przewodniczącego Rady skierowana na kreowanie jego pozycji w tej Radzie? I autoryzowana wyłącznie przez Zarząd Powiatu Radzyńskiego, bo wydaje mi się, że z wielką korzyścią byłoby, gdyby radni z różnych okręgów, z różnych miejscowości mogli pracować z młodzieżą pochodzącą z tamtych miejscowości. Wydaje mi się, że wielkim, podstawowym, fundamentalnym interesem jest to, żebyśmy kształcili młodzież w przekonaniu, że jest to miejsce, z którym oni się mocno utożsamiają. I to jest działanie, które może im dać tego rodzaju tożsamość, tak jak powiedziałem, pod warunkiem, że będzie to rzeczywiście działanie realnie ich w nasze prace włączające. Z tego miejsca chciałbym apelować o to, żebyśmy jako pozostali radni byli do tych prac włączani, aby statut i prace mające na celu powołanie tej rady były przedmiotem pracy Komisji Spraw Społecznych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szkoda, że pan radny od razu się dopatruje jakiś, nie wiem, w tej inicjatywie już anty rzeczy. Powiem krótko, dzięki tej nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym naprawdę wszystko jest bardzo jasno określone. Mało tego, ministerstwo opublikowało taki przykładowy statut Rady Młodzieżowej, w której faktycznie wszystko jest już zapisane. Ja pozwoliłem sobie go już przerobić na nasze potrzeby. Jak najbardziej uważam, że ta sprawa powinna stać na Komisji Spraw Społecznych. Też ustawa o samorządzie powiatowym przewiduje taką funkcję opiekuna rady, którego wybiera właśnie Rada Powiatu. I myślę, że to tu jest to pole do działania, żebyśmy mogli jakby włączyć się w działanie tej młodzieżowej rady, żeby móc ją wspomagać, bo tutaj ja bym się nie dopatrywał jakichś już nie wiem rzeczy, które no nie wiem, dla mnie są wyrwane z sufitu, ale po prostu wspomagać tą radę, żeby ten głos młodych
był słyszalny w naszych działaniach i tylko coś takiego mi służyło poprzez składanie tego wniosku. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze do mnie pytania? Nie widzę, w związku z tym uważam, że punkt trzeci został wyczerpany. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu radzyńskiego. Stosowne sprawozdanie Państwo radni otrzymali łącznie z materiałami na dzisiejszą sesję. Ten punkt w ogóle w naszej sesji znalazł się na wniosek Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Radzeniu Podlaskim, radnego Tadeusza Sławeckiego, który to właśnie przygotował takie sprawozdanie. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania bądź uwagi do tego sprawozdania i czy Pan radny jako wnioskodawca chciałby dodać do tego sprawozdania coś? Jeżeli tak, to proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, drodzy nasi słuchacze, bardzo dziękuję za umożliwienie przedstawienia tego sprawozdania, jako że ono jest uzupełnieniem tego, co przedstawił na poprzednich sesjach komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej i bez tego sprawozdania obraz o funkcjonowaniu pożarnictwa jako takiego i ochronie przeciwpożarowej byłby stosunkowo niepełny. Ja nie będę oczywiście tutaj przytaczał liczb, bo myślę, że takie sprawozdanie dla każdego przyda się, żeby mieć podstawową wiedzę o funkcjonowaniu tej formacji, tego stowarzyszenia. Natomiast, jak Państwo zauważyliście, jest to nie tylko partner dla Państwowych Straży Pożarnych, ale również bardzo duże udziela wsparcia. Tylko przypomnę, że średnio na jednego funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej z 10 funkcjonariuszy Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego nawet jeśli nie będzie tylko połowa wyszkolonych, to mamy 5 do 1. To jest ogromne wsparcie na wypadek kataklizmów, ratownictwa. Zresztą w gronie samych radnych powiatu kilku członków jest strażakami. Tu Witold Korulczyk kiwa głową, więc jest nawet członkiem Prezydium Zarządu Powiatowego. Więc ja tylko króciutko, to jest 61 jednostek, to jest dużo, to jest prawie 2000 strażaków, z czego tak jak powiedziałem, część z nich to są działacze, to są w różnych innych formacjach, ale prawie połowa z nich to są strażacy, którzy są przygotowani do działalności ratowniczej, gaśniczej i tak dalej, więc bardzo bym prosił o zapoznanie się, co jest pozytywne, bo ja zrobiłem takie zestawienie z 10 lat. Liczba członków się generalnie nie zmieni, jest na tym samym poziomie. To jest istotne, bo tam mówili, że wyjeżdżają do Anglii, to tam, to młodych nie można złapać. To jest bardzo istotne. Jesteśmy już po etapie zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Ostatnio odbyło się w niedzielę w Ulanie i szykujemy na po nowym roku, bo miało być 13 początkowo zjazd, ale ten zjazd ze względów pandemicznych, no nie wiemy. Chcemy, żeby się odbył z udziałem członków, a nie żaden metodą online. I planujemy w styczniu przyszłego roku odbycie zjazdu powiatowego. Tam też zrobiłem w zestawieniu wykaz nowo zakupionego sprzętu samochodów. Jakby ktoś z radnych chciał się zapoznać, to też jest ważne, bo widać też bardzo duży wkład samorządów, w tym samorządu powiatowego, w ten cały system zakupów. I na przykład w roku 2000, tutaj w ostatnim czasie, środki przekazane w 2020 roku przez gminy powiatu radzyńskiego to są 274 572. To nie są małe środki, które samorządy przekazują na to stowarzyszenie. Dlatego też jeszcze raz dziękuję w imieniu strażaków na ręce pana starosty za też życzliwe wsparcie, bo nawet tutaj w starostwie czasami dokumenty niektóre są pozostawiane
dla nas za to bardzo, bardzo dziękuję. Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z tym sprawozdaniem, które właściwie jest tylko statystyka, bez komentarza. Straże są często używane w sytuacjach, gdy nawet by nam się o tym nie śniło, tak jak w przypadku zwalczania COVID-u, rozwozili maski, czy zwalczania ASF-u też zabezpieczali, więc to jest bardzo, bardzo istotne. I ostatnia sprawa, to dotyczy też trochę i powiatu. Wyszliśmy z inicjatywą, bo zbliża się 95-lecie utworzenia Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie radzyńskim. Chcemy wydać taki okolicznościowy medal, który byłby, ja puszczę tu w obieg, który za 5 lat, kto z nas doczeka, miałby kolor złoty i byłby takim na stulecie w tej samej formie utworzenia. Myślę, że starostwo też się tym zainteresuje, bo jest to oddział powiatowy, więc warto to zrobić. I już ostatnia sprawa informacyjna. Do Sejmu wpłynął kolejny projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Trochę kontrowersyjny, ale tego nie będę dzisiaj rozwijał. Jest stanowisko na stronie Zarządu Głównego, jest w ostatnim numerze strażaka. Kto z radnych chciałby się zapoznać z tym stanowiskiem, z tym projektem, z tą ustawą, to bardzo o to proszę. Jeszcze raz, panie przewodniczący, dziękuję. Dziękuję bardzo za to sprawozdanie. Jeszcze od razu będę miał pytanie do pana radnego, bo uważam, że warto. Czy w kolejnych latach w programie naszych sesji umieszczać taki punkt dotyczący sprawozdania z działalności OSP? Czy to traktujemy jako jednorazowe? Nie. Razem, jak jest sprawozdanie komendanta powiatowego PSP, to będzie uzupełnienie jak gdyby. My razem z sobą współpracujemy. Ja proszę zwrócić uwagę, tu nie powielałem tego, co w materiale przygotował komendant PSP, na przykład o szkoleniach, które oni robią, żeby się, my się tu uzupełniamy. Więc taki materiał, ten nasz będzie uzupełniający. Rozumiem. Bardzo dziękuję. W takim razie w kolejnych latach będziemy przy sprawozdaniu Straży Pożarnej umieszczać ten punkt. Pan starosta chciał coś jeszcze, proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie prezesie, chciałbym z tego miejsca w imieniu zarządu serdecznie podziękować za pracę w tej kadencji właśnie Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych. Oczywiście na pana ręce wszystkim członkom zarządu mijających kadencji. Ja jako starosta oceniam współpracę. Ja mogę mówić o tych trzech ostatnich latach. Współpracę ja jako dobrą. Obserwuję dobrą współpracę między ochotniczymi strażami pożarnymi, a Państwową Strażą Pożarną w Radzyniu Podlaskim. Zresztą pan Witold Grajcar, gdy składał sprawozdanie, to potwierdzał te słowa. Uważam, że ochotnicze straże pożarne są bardzo potrzebne i pomimo tego, że liczba członków może radykalnie nie rośnie, to jednak te straże się bardzo systematycznie doposażane z środków zewnętrznych i myślę, że to też chwała nie tylko zarządowi powiatowemu, ale przede wszystkim tym zarządom gminnym i władzom poszczególnych gmin, które wspomagają i doprowadzają do tego, że sprzęt w tych strażach jest coraz lepszy. Chciałbym podziękować za tą współpracę przy odśnieżaniu naszych dróg powiatowych, bo ona jest co roku systematyczna. Chcę powiedzieć, że Zarząd Powiatu już w ciągu 3 lat praktycznie podwoił kwotę, jaką, że tak powiem, przekazujemy do samorządów gminnych na tą akcję odśnieżania. I myślę, że to jest bardzo potrzebne, dlatego te samochody, które do Państwa docierają, one pomagają też również w tej operacji związanej z odśnieżaniem. Chciałbym prosić o to, żeby na przełomie kadencji, bo rozumiem, że 31 grudnia jest ostatnim dniem mijającej kadencji, tak? Nie. Jak to jest? W związku z COVID-em i zgodnie ze statutem my możemy jeszcze prawie pół roku przedłużać. Aha. Natomiast chodzi o to, no chcemy jak najszybciej kadencję zamknąć i planujemy gdzieś na styczeń przyszłego roku zjazd powiatowy.
powiatowy, na którym ukonstytuuje się wybory, zarząd. Tak, bo ci druhowie, którzy na poszczególnych zjazdach gminnych zostali wybrani do zarządu powiatowego, bo a przecież to są osoby niejednokrotnie, które wcześniej w zarządzie powiatowym nie byli, żeby mieli możliwość po prostu od pierwszych dni kadencji po prostu móc funkcjonować i chciałbym z tego miejsca zadeklarować, że niezależnie od tego jak będzie skład tego zarządu powiatowego wyglądał, to zarząd powiatu radzyńskiego będzie starał się wspierać między innymi w tym, czym dotychczas, w pozyskiwaniu sprzętu z środków zewnętrznych, w organizacji zawodów sportowo-pożarniczych. To robimy jako powiat radzyński od chwili powstania powiatu. Te zawody sportowo-pożarnicze się odbywają i chcę zadeklarować, że będziemy tak czynić dalej. Dziękuję bardzo jeszcze raz za współpracę w tej kadencji. Nas oglądają. Chciałem powiedzieć, że w tym roku turniej Młodzież Zapobiega Pożarom kierowanym do szkół będzie rozgrywany przy pomocy online, więc zainteresowane osoby proszę wejść na stronę Zarządu Głównego, tam jest regulamin, bo już 4 grudnia będą pierwsze eliminacje. Po drugie, panie starosto, ja będę zapraszał jeszcze, więc proszę czuć się zaproszonym już na zjazd, ale datę i miejsce ustalimy. Co do składu, to ten skład już praktycznie znany, bo my staramy się, żeby była reprezentacja z każdej gminy, więc każda gmina na zjazdach gminnych wytypowała 5 osób na delegatów, bo nie chcemy, żeby tam jakaś spółdzielnia powstawała i tylko 2-3 gminy rządziły całą firmą i desygnowała po 3 osoby ze skład zarządu. Więc to jest bardzo demokratycznie. Każda gmina ma swojego reprezentanta. Nie będę przedłużał, panie przewodniczący, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma może jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym wyczerpaliśmy punkt 4. Przystępujemy do realizacji punktu 5. Podjęcie uchwał. I tutaj na wstępie pragnę podać informację, że wszystkie uchwały, którymi dzisiaj się będziemy zajmować, mają pozytywną opinię radcy prawnego. Też część uchwał była opiniowana przez komisję, o czym będę informował w stosownym momencie. I tak przystępujemy do podjęcia pierwszej uchwały. Podpunkt 1. W sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Radzyńskiego na 2020 rok, druk numer 40/1/2021. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś uwagi bądź pytania do wnioskodawców tej uchwały? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o odświeżenie swoich tabletów. I tak, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Radzyńskiego na 2020 rok, druk numer 40/1/2021. Proszę o zagłosowanie i podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Szanowni państwo, stwierdzam, że jednogłośnie 17 głosami za uchwała została podjęta. Przystępujemy do podjęcia kolejnej uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Druk numer 40/2/2021. Czy Komisja Spraw Społecznych opiniowała tę uchwałę? Rozumiem, czyli komisja ją analizowała, ale nie opiniowała, gdyż było to na etapie jej powstawania. Dlatego też, czy ktoś z państwa radnych ma jakieś uwagi bądź pytania do wnioskodawców tej uchwały? Pan starosta, proszę bardzo. Warto to zdanie powiedzieć, że na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych padły konkretne propozycje, wnioski do tego programu i chcę powiedzieć, że zarząd te wnioski wziął pod uwagę i
uzupełnił ten program o wnioski zgłoszone przez Komisję Spraw Społecznych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi bądź pytania do wnioskodawców? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, druk nr 40/2021. Proszę o zagłosowanie i podniesienie ręki do góry. Mi się nic nie wyświetliło. Dwie osoby tylko zagłosowały, czyli jeszcze raz powtarzamy. Głosowanie z jakichś tam powodów nieznanych nam nie wyświetliły się panele do głosowania. Bardzo proszę o odświeżenie swoich tabletów. Chwileczkę, bo to jest cała procedura. Musimy wpisać powód powtórzenia głosowania. I już powinny się wyświetlić Państwu panele. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o zagłosowanie i podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za było 17 osób, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Przystępujemy do podjęcia kolejnej uchwały, podpunkt trzeci w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu radzyńskiego do współpracy w ramach instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych w miejskim obszarze funkcjonowania Radzynia Podlaskiego i zawarcia porozumienia z samorządami tworzącymi MOW Radzynia Podlaskiego, druk nr 40/3/2021. Komisję, uchwałę tą opiniowała Komisja Rozwoju Gospodarczego i bardzo proszę przewodniczącego komisji o opinię. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały, o której mowa, otrzymał pozytywną opinię komisji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi bądź pytania do wnioskodawców tej uchwały? Radny Jakub Jakubowski. Panie przewodniczący, ja chciałbym zapytać o to właściwie kilka kwestii, ponieważ głosujemy teraz przystąpienie do miejskiego obszaru funkcjonalnego. Nie tak dawno temu pracowaliśmy, czy wciąż pracujemy nad ponadlokalną strategią rozwoju. To są dwa, jak rozumiem, podobne do siebie instrumenty, z tym, że w ponadlokalnej strategii rozwoju udział bierze cały, praktycznie cały skład gmin naszego powiatu z wyłączeniem gminy Kąkolewnica. Tutaj mamy tylko trzy gminy, miasto Radzyń, gminę Radzyń i gminę Borki oraz powiat radzyński. Ja chciałbym wiedzieć, jaka jest rola tych jednostek samorządu terytorialnego, a głównie nasza rola, jaka będzie w tym porozumieniu. Jaki jest cel, plany i pomysły, które będziemy w związku z tym porozumieniem realizować, bo mowa jest tam o zrównoważonym rozwoju. I mnie ciekawi, dlaczego akurat te jednostki samorządu, jak to wpłynie na rozwój w stopniu bardziej zrównoważonym dla tych jednostek w porównaniu do pozostałych jednostek, które należą do struktur naszego powiatu. Dziękuję bardzo i tutaj o udzielenie odpowiedzi poproszę pana wicestarostę Michała Zająca. Panie radny, postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Tak jak pan powiedział, jesteśmy w trakcie opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego. Dotyczy ona to samorządów, które przystąpiły z terenu naszego powiatu, oprócz gminy Kąkolewnica. Miejski obszar funkcjonalny jest to taki związek, tworzą je podmioty, które zostały określone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. My praktycznie w tym swojego udziału nie mamy. Pierwotnie właśnie w tym miejskim obszarze funkcjonalnym zostały do tego miejskiego obszaru funkcjonalnego zostały przyłączone właśnie miasto Radzyń Podlaski, gmina Radzyń Podlaski, gmina Borki i w ostatnim czasie w trakcie opracowywania tej strategii dostaliśmy propozycję przystąpienia do tego miejskiego
obszaru funkcjonalnego jako powiat. Jest to taka, powiedzmy, wartość dodana do przyszłej perspektywy finansowej. Właśnie w tej przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 realizowany będzie instrument zintegrowanych inwestycji terytorialnych właśnie przez te miejskie obszary funkcjonalne. Wszystkie samorządy, które przystąpiły do strategii rozwoju ponadlokalnego, oczywiście będą korzystały ze środków, które będzie miał do dyspozycji Urząd Marszałkowski. Natomiast na miejski obszar funkcjonalny będzie wyszczególniona jeszcze dodatkowa pula środków, z których będą realizowane inwestycje wspólne dla właśnie tych podmiotów zawartych w miejskim obszarze funkcjonalnym. I to jest taka, myślę, dla nas wartość dodana jako dla samorządu powiatowego, żeby przystąpić do tego MOF-u i realizować dodatkowe inwestycje, które będą określone w późniejszym okresie. Jutro właśnie z panem Jerzym Popkiem jedziemy na spotkanie do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie myślę będzie to bardziej, poznamy szczegóły. I będzie to funkcjonowało na tej samej zasadzie jak do tej pory, czyli będzie określony jakiś udział własny, który będzie dzielony na te podmioty będące w MOF-ie plus środki z Urzędu Marszałkowskiego. Tak jak mówię, to taka wartość dodana i myślę, że powinniśmy z niej skorzystać i nie będzie to jakimś dodatkowym obciążeniem dla nas, a myślę, że takim wartością dodaną właśnie. Dziękuję bardzo. Radny Jakub Jakubowski. Dziękuję, panie wicestarosto. Wiem już, że Urząd Marszałkowski ma dodatkową pulę. Obawiam się, ale muszę to powiedzieć, że to wygląda tak, jakby tam mieli być równi i równiejsi. Ci, którzy będą dostawali jakieś pieniądze i ci, którzy będą mieli dzieloną pulę ekstra. Jak rozumiem, nie wiemy jeszcze, jakiej wielkości to będą pieniądze. Pytanie takie, jakim kluczem zostały dobrane akurat te jednostki? Czy one są w jakimś stopniu dysfunkcyjne? Czy one są biedniejsze? Czy one się rozwijają słabiej według tych innych pozostałych gmin? I czy w kierunku tych pozostałych gmin, które są w obszarze naszego powiatu, była wysunięta propozycja udziału w tym miejskim obszarze funkcjonalnym? Dziękuję. W tym momencie nie potrafię panu powiedzieć, jakim kluczem się kierowano przy wyborze tych samorządów tworzących MOF. Myślę, że to pytanie powinno być bardziej skierowane do Urzędu Marszałkowskiego, do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Tych MOF-ów na obszarze naszego województwa wyszczególnionych jest kilka, nie jesteśmy jedynym, ale i tak mówię, klucza tego nie znamy. My na pewno dostaliśmy propozycję przystąpienia do tego MOF-u, a nie znam właśnie, nie mam informacji, czy pozostałe samorządy miały taką propozycję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o odświeżenie swoich tabletów. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu radzyńskiego do współpracy w ramach instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Radzynia Podlaskiego i zawarcia porozumienia z samorządami tworzącymi MOF Radzynia Podlaskiego. Druk nr 40/3/2021. Proszę o zagłosowanie i podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stwierdzam, że 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących się, uchwała została podjęta. Przystępujemy do podjęcia kolejnej uchwały, podpunkt 4, zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie radzyńskim, druk nr 40/4/2021. I tą uchwałę opiniowała Komisja Zdrowia i bardzo proszę przewodniczącego komisji o opinię. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania bądź uwagi do wnioskodawców tej uchwały? Radny Jakub Jakubowski. Ja chciałbym wyrazić swoją radość, ponieważ wielokrotnie byłem proszony przez mieszkańców i informowany o tym, że jest wielki problem. Sam miałem raz taką sytuację, gdzie potrzebowałem antybiotyków dla dzieci. Nie byłem w stanie ich kupić w Radzyniu i w związku z tym w kierunku pana dyrektora i pana starosty chciałbym wyrazić słowa uznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, ale panie radny, proszę o pytania, a nie jakieś za każdym razem pochwały, że tak na siłę chce pan przy każdym temacie. Panie przewodniczący, tyle. Wspomniał pan, że mają być pytania i uwagi. To była uwaga. Dziękuję panu dobrze, bardzo za ale nie mająca wpływu na tą dziękuję uchwałę. Panu za życzliwość. Ja rozumiem, że pan chce w każdym temacie zabłysnąć, pokazać i tyle, ale to nie jest miejsce. Szuka sobie pan innych miejsc i tyle. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, skoro nie ma już więcej żadnych pytań i uwag do wnioskodawców tej uchwały, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych w powiecie radzyńskim, druk numer 40/4/2021, proszę o zagłosowanie i podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Szanowni państwo, stwierdzam, że przy 17 głosach za i braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowni państwo, przystępujemy do podjęcia kolejnej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie, oj przepraszam, nie odświeżyło mi się, podpunkt 5 w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty radzyńskiego, druk numer 40/5/2021. Uchwałę tą, jak również dwie kolejne w sprawie zmian w uchwale budżetowej i w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Uchwały te opiniowała Komisja Budżetowa i bardzo proszę przewodniczącego komisji o opinię dotyczącą tych trzech uchwał. Panie przewodniczący, państwo radni, na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Finansowej ta uchwała, jak również uchwała w sprawie zmian, projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu na rok bieżący i w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, wszystkie otrzymały pozytywne opinie komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytanie bądź uwagi do wnioskodawców w sprawie uchwały dotyczącej ustalenia wynagrodzenia starosty radzyńskiego? Radny Jakub Jakubowski, proszę bardzo. Panie przewodniczący, kto jest wnioskodawcą tej uchwały? Kto tę uchwałę przygotował i opracowywał? Uchwała jest na mój wniosek, przygotowywali prawnicy. Mam pytanie takie, czy propozycja zawarta w uchwale to jest maksymalna, zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 października stawka? Nie, nie jest to maksymalna stawka. A jaka jest maksymalna stawka dla naszego powiatu? Nie jestem panu w stanie w tym momencie tego odpowiedzieć, nie mam ze sobą ustawy. To... Nieważne, nie chcę podawać, nie no jestem w stanie w tym momencie podać, nie mam przed ja sobą pytam ustawy. O to dlatego, że mam wątpliwości. W uzasadnieniu, tak jak radny Eismont wspomina, jest mowa o tym, że maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego starosty w powiecie powyżej 60 000 do 120 tysięcy wynosi 10 430 zł. Adekwatnie jest w punkcie drugim, czy w punkcie drugim. Natomiast moja wątpliwość jest taka, czy nasz powiat jest powiatem powyżej 60 tysięcy? I gdzie to jest, bo według mojej wiedzy, a ta wiedza pochodzi z Głównego Urzędu Statystycznego, od 2016 roku nasz powiat znajduje się w gronie powiatów poniżej 60 tysięcy. Mamy dokładnie 58 298 mieszkańców, to jest liczba z 31 grudnia 2020 roku. Więc pytanie jakby, do czego odnosi się kwota w tej uchwale? Bo na pewno nie do tej liczby w GUS-ie. Rozumiem. I tu prawnicy również mieli pewne wątpliwości, dlatego i posiadając opinię prawną prawników, wyszliśmy z takiego założenia, że w momencie, kiedy były wybory przeprowadzane i wybierani byliśmy jako radni, 19 radnych jest na moment wyboru, 19 radnych było, mieściło się w tych widełkach powyżej 60 tysięcy i tak my jako radni zostaliśmy wybrani i tak jesteśmy cały czas traktowani, taka jest opinia prawna, stąd też takie kwoty są tam zapisane. Ja nie mam ze sobą teraz tych opinii prawnika. Tak jak powiedziałem,
uchwała ta posiada pozytywną opinię radcy prawnego. Jeżeli ktoś z Państwa sobie jakby życzy taką opinię, to jak najbardziej możemy ją przedstawić. Proszę bardzo, radny Jakub Jakubowski. Poznać tę opinię, bo teraz idźmy dalej. Miałbym wniosek tak naprawdę. W związku z tymi wątpliwościami, ja chciałbym, żeby w uzasadnieniu zmienić te kwoty. To znaczy w punkcie pierwszym napisać, że maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego starosty w powiecie do 60 tysięcy wynosi 10 250 zł. I punkt drugi, maksymalny poziom dodatku funkcyjnego starosty w powiecie do 60 tysięcy stanowi kwotę 3150 zł. I w tym momencie, przy takim uzasadnieniu i biorąc pod uwagę, że takie są fakty, że nasz powiat jest mniejszy niż 60 tysięcy mieszkańców, my w tej chwili ustanawiamy wynagrodzenie staroście na maksymalnym możliwym poziomie. Jakkolwiek szanuję pracę starosty Niebrzegowskiego i uważam, że dotychczasowe wynagrodzenie było za niskie, tak dzisiaj, będąc tutaj, gdzie jesteśmy, czyli na ścianie wschodniej naszego kraju, wiedząc, jak spłaszczane są płace na dole, również w urzędzie powiatowym, znakomita liczba, być może większość pracowników powiatu zarabia w granicach minimalnej krajowej, a my nie mamy wstydu i przyznajemy pensje w wysokości brutto w okolicach 20 tysięcy? Widełki są pomiędzy 80% a 100%. My w tej chwili dajemy 100%. Więc albo stańmy w prawdzie i powiedzmy w uzasadnieniu, jakie są fakty, że dajemy maksymalną możliwą, albo dajmy tego 80-90%, to i tak będzie 16 tysięcy złotych brutto, co jest kwotą wysoką, jak na zarobki w naszym powiecie. Dlatego proszę, stańmy w prawdzie i doprecyzujmy uzasadnienie, gdzie mieszkańcom należą się fakty, należą się autentyczne informacje. Dziękuję, panie radny. Ja nie będę z panem dyskutował, bo ja też nie jestem znawcą w tym temacie. Opieram się na opiniach prawnych. Radny Jarosław Ejsmont chciał zabrać głos w tej sprawie, a też za chwilę jeszcze. Panie radny, chciałbym zwrócić uwagę. Wydane zostały opinie prawne i prawnicy również mają pewną funkcję. O ile się orientuję, tu na sali nie ma radców prawnych. Uchwała podlega również kontroli przez Urząd Wojewódzki, przez wojewodę. W związku z tym, jeśli to uzasadnienie będzie niezgodne z prawem, ta uchwała zostanie uchylona i wrócona do nas. Także jak słyszeliśmy, podstawy prawne, które legły u podstaw takiego, a nie innego uzasadnienia, uszanujmy te podstawy. Możemy się spierać co do przyznawanej kwoty, ale nie podstaw prawnych, bo uważam, że w tym zakresie nie mamy takiej kompetencji. Dziękuję. Szanowni Państwo, ogłaszam 10 minut przerwy. Celem ściągnięcia prawnika, żeby tutaj on wszystko wyjaśnił. Ja nie czuję się władny, żeby tu wyjaśnić te wszystkie zawiłości prawne. Ogłaszam 10 minut przerwy.
udało nam się z prawnikiem skontaktować. On w dniu dzisiejszym jest poza Radzeniem Podlaskim. Dlatego też mam konkretne pytanie do radnego Jakuba Jakubowskiego. Znaczy, to tak jak radny Jarosław Ejsmont podał, uchwała ma pozytywną opinię prawną. Jeżeli jest niezgodna z prawem, to tu służby wojewody są w stanie to rozstrzygnąć. I teraz moje pytanie brzmi, czy ma pan jakiś wniosek do uchwały, nie do uzasadnienia, do uchwały. Jeżeli tak, to będziemy głosować te wnioski, jeżeli nie, to będziemy głosować uchwałę. A co stoi na przeszkodzie, abym miał wniosek do uzasadnienia? Radny Jarosław Ejsmont, proszę bardzo. Znaczy uzasadnienie jest jakby narzędziem dla wnioskodawcy uzasadniającym, dlaczego został złożony wniosek. Czyli jeśli by był pan radny wnioskodawcą, mógłby pan zmieniać uzasadnienie. W tym momencie za uzasadnienie odpowiada wnioskodawca. Dlatego jeżeli ma pan wnioski do uchwały, to bardzo proszę. Nie mam wniosków do uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Radny Zbigniew Smołko. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ale czy ta opinia prawników, ona miała tylko wymiar zero-jedynkowy, czy to był jakiś dokument uzasadniający, określający, zawierający jakieś uzasadnienie tej opinii? Czy była to tylko opinia tego typu, tak jak komisje opiniują, jesteśmy za, jesteśmy przeciw, czy tam jest jakiś dokument o szerszej treści? Opinia, tak jak powiedziałem, uchwała jest na mój wniosek i opinia radcy prawnego jest pozytywna. To, co też wspomniałem na początku, jesteśmy traktowani w tym momencie i to radca prawny wyraźnie powiedział, że w tym momencie jesteśmy traktowani tak samo jak w dniu wyborów, czyli wybierając 19 radnych byliśmy traktowani jako powiat powyżej 60 tysięcy i tak to wszystko ma przełożenie na całą kadencję, bo byśmy doszli w pewnym momencie do absurdu, bo zmniejsza się liczba mieszkańców, to musimy wygasić ileś tam mandatów, a za chwilę by ta liczba mieszkańców się zwiększyła, to byśmy musieli znowu przeprowadzać wybory, więc opinia prawna prawnika była zdecydowana i mówiła, że przez cały czas konsekwentnie jesteśmy traktowani tak jak w dniu wyborów i tego się trzymamy. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym miał już pan radny okazję nieraz. Ja rozumiem, że to jest taki temat, którym bardzo można zabłysnąć, chwytliwy i to nie chciałbym, żebyśmy tutaj jakoś, nie wiem, próbowali na tym zbijać to. Jest ustawa, która nakłada na nas obowiązek i to nie zależy od naszego widzimisię, czy my podniesiemy, czy nie podniesiemy, nakłada obowiązek i chciałbym się tego trzymać. Panie radny, miał pan już możliwość, w związku z tym zamykam dyskusję. Bardzo proszę państwa radnych o odświeżenie swoich tabletów i przystępujemy do głosowania. Jesteśmy w punkcie 5, podpunkt 5. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty radzyńskiego? Druk numer 40/5/2021. Proszę o zagłosowanie i podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Nic się nam nie wyświetliło, dlatego też czekam. Powtórzymy nasze głosowanie. Czy panu radnemu wyświetlił się panel? Nie, aha. W związku z tym powtarzamy nasze głosowanie. Proszę o chwilę cierpliwości, proszę o odświeżenie swoich tabletów.
To chwileczkę jeszcze. Proszę o cierpliwość. Nie, dobrze. Lepiej chwilę poczekać, niż później jeszcze raz powtarzać. Czyli jesteśmy gotowi. W związku z tym powtarzamy nasze głosowanie. Proszę odświeżyć swoje tablety. I kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty radzyńskiego, druk nr 40/5/2021. Proszę o zagłosowanie i podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 16 osób. Za podjęciem tej uchwały było 15, jedna osoba była przeciw i nie było głosów wstrzymujących się. W związku z tym stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do podjęcia kolejnej uchwały, podpunkt 6. W sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2021 rok, druk nr 40/6/2021. Radny Jarosław. Formalnie prosiłbym, żeby radnego starostę zaprosić już na salę, bo nie uczestniczył. Rozumiem. Faktycznie pan starosta podczas głosowania, podczas poprzedniej uchwały był nieobecny. Poczekamy na pana starostę, ale czy ktoś w międzyczasie z państwa radnych ma jakieś uwagi bądź pytania do wnioskodawców tej uchwały? Nie widzę. W związku z tym będziemy przystępować do głosowania. Bardzo proszę o odświeżenie swoich tabletów. I przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2021 rok, druk nr 40/6/2021. Jeszcze nie uruchomiliśmy. Ale przepraszam, u pana starosty było poprzednie głosowanie za wynagrodzeniem i nacisnął za. W którym nie brał udziału, nie wziął udziału. To chwileczkę, sprawdzimy wyniki głosowania. Tutaj sobie możemy... Głosował, tak. Czyli pan starosta miał na tablecie wyświetlony panel do głosowania i nieopatrznie zagłosował. W związku z tym za chwilę jeszcze zobaczymy, czy technicznie jesteśmy w stanie to zrobić. Nie jesteśmy niestety w stanie tego zrobić, ale szanowni państwo, do protokołu zaprotokołujemy moje słowa, bo faktycznie każdy z nas widział, że pana starosty nie było na sali. Później nieopatrznie... Aha. Nie. Dobrze, szanowni państwo, jesteśmy w punkcie 6. W punkcie 6 i przystępujemy do głosowania. Kto z państw w podpunkcie 6, punkcie 5. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2021 rok, druk nr 40/6/2021. Proszę o zagłosowanie i podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że 17 głosami za i przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do podjęcia kolejnej uchwały, podpunkt 7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, druk nr 40/7/2021. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi bądź pytania do wnioskodawców tej uchwały? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, druk nr 40/7/2021. Proszę o zagłosowanie i podniesienie ręki do góry.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że przy 17 głosach za i braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się uchwała została podjęta jednogłośnie. Tym samym wyczerpaliśmy punkt 5. Przystępujemy do realizacji punktu 6. Wolne wnioski. Ja tutaj na samym początku pozwolę sobie zgłosić wniosek. W swoim wystąpieniu wcześniej mówiłem o Młodzieżowej Radzie Powiatu Radzyńskiego, ale też w tym momencie chciałbym zgłosić wniosek i to może do Komisji Budżetowej o rozpatrzenie wprowadzenia w życie w przyszłym roku ewentualnie budżetu obywatelskiego. Ta nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym też doprecyzowuje te kwestie, dlatego też zgłaszam konkretny wniosek do Komisji Budżetowej, aby rozpatrzyła możliwość wprowadzenia w powiecie radzyńskim w roku 2022 budżet obywatelski. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś wolne wnioski? Chciałby zabrać głos w punkcie wolne wnioski. Radny Jakub Jakubowski, proszę bardzo. Zacznę od tego, że wniosek o budżet obywatelski uważam za bardzo dobry. Sam o taki walczyłem, będąc radnym Rady Miasta. Panie starosto, mam taki wniosek. Na podstawie artykułu 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w odpowiedzi na głosy środowiska seniorów, mieszkańców powiatu radzyńskiego zgłaszam wniosek, aby powiat radzyński przystąpił do programu ogólnopolskiej karty seniora, a tym samym aby seniorzy, mieszkańcy naszego powiatu mogli korzystać z niej wszędzie, gdzie jest ona honorowana, w tym w Radzeniu Podlaskim. Uzasadnienie. W pierwszej połowie 21 roku oraz w okresie wakacyjnym jako radny powiatu radzyńskiego wraz ze Stowarzyszeniem Radzyń Moje Miasto przeprowadziliśmy szereg spotkań ze stowarzyszeniami zrzeszającymi seniorów z terenu miasta i powiatu. Pomysł karty seniora na terenie miasta spotkał się z dużym zainteresowaniem, a ostatnie uczestnictwo miasta Radzyń Podlaski w programie Ogólnopolska Karta Seniora zostało uroczyście zainaugurowane i rozpoczęto dystrybucję karty. Mieszkańcy miejscowości należących do powiatu radzyńskiego spoza miasta Radzyń Podlaski również są zainteresowani posiadaniem i korzystaniem z karty seniora. Takie głosy wielokrotnie pojawiały się podczas prowadzonych spotkań. Karta seniora z powodzeniem funkcjonuje w wielu powiatach na terenie Polski, choć w województwie lubelskim bylibyśmy pierwszym takim powiatem. Umożliwia ona korzystanie na preferencyjnych warunkach z usług i ofert sklepów u partnerów karty. Warunki określa umowa pomiędzy przedsiębiorcą i podmiotem prowadzącym kartę. Wejście w program nie wiąże się z dużymi kosztami po stronie samorządu, to jest około 3000 w pierwszym roku, a mniej w latach następnych. Korzyści, jakie płyną z wdrożenia karty, to budowa i wzmocnienie kontaktów społecznych, wzmocnienie i rozwój lokalnych sklepów czy punktów usługowych, wreszcie zaktywizowanie samych seniorów. Wdrożenie karty seniora jest przykładem dobrej współpracy lokalnego samorządu, przedsiębiorców oraz samych seniorów. Bardzo proszę o pisemną odpowiedź w tej sprawie. Po spotkaniu przekażę pismo do rąk własnych. Dziękuję bardzo. Tu panie radny, ja pana pochwalę, że faktycznie to jest bardzo dobry wniosek. W mieście już taka ogólnopolska karta seniora została zainaugurowana. Nie wiem tylko, czy powiaty mogą przystępować, czy to tylko gminy, ale nigdy nie zapoznawałem się szczegółowo z regulaminem tej ogólnopolskiej karty seniora. Pan starosta, proszę bardzo. Przewodniczący, Wysoka Rado, panie radny, chcę powiedzieć, że tak jak zwykle w najważniejszych decyzjach lubię konsultować się z naszymi ciałami społecznymi. Takim ciałem jest Komisja Spraw Społecznych i myślę, że na najbliższym posiedzeniu tej komisji poproszę pana przewodniczącego, żeby włączył do porządku ten temat. Oczywiście ja jako starosta też obiecuję, że z obsługą prawną też sprawdzę właśnie to, o czym pan przewodniczący mówił, czy my jako powiat prawnie możemy. Natomiast osobiście jestem zdania, że chociaż w tak minimalnym stopniu powinniśmy tutaj po prostu naszym emerytom, rencistom, osobom, które ileś lat skończyły, żeby tutaj pomóc. Także ja osobiście nie widzę przeciwwskazań, ale trzeba po prostu to prawnie rozważyć i tak jak mówię przez Komisję Spraw Społecznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w punkcie wolne wnioski? Nie widzę, w związku z tym uważam ten punkt za wyczerpany. Tym samym wyczerpaliśmy porządek naszych obrad. Zamykam 40. sesję Rady Powiatu Radzyńskiego i dziękuję wszystkim za udział.